Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Olej i po raz kolejny jesteśmy w grze Hearthstone. A dlaczego jesteśmy w grze Hearthstone? Otóż dlatego, że dokładnie 8 minut temu została uruchomiona kolejna, już trzecia karczemna bójka, której zasad na razie nie znam. Nie miałem okazji zobaczyć, o co na niej chodzi, dlatego też to będzie dla mnie niespodzianka. Na pewno większa niż dla was, bo wy pewnie już sami zdążyliście się przekonać, na czym ta bójka polega. Jak być może zauważyliście, dawno nie pojawiło się nic z Hearthstone'a na moim kanale, a to dlatego, że miałem trochę zakręcony tydzień, nie za bardzo miałem czas, żeby coś nagrywać. Myślę, że w weekend, w sobotę, w niedzielę coś nagram, a tymczasem zobaczmy, o co chodzi w kolejnej karczemnej bójce, gdyż sam się nie mogę doczekać, dlatego też zobaczymy, jakie cotygodniowe wyzwanie dla nas Blizzard przygotował w tym tygodniu. Co tydzień mamy nowe, szalone reguły. Okej. Pająki, wszędzie pająki. Jak ktoś ma arachnofobię, to bardzo dla niego, bardzo przyjemne dla niego wyzwanie. Standardowo nagroda, klasyczny pakiet kart i przeczytajmy, o co chodzi w bójce. Pająki zalęgły się dosłownie wszędzie, także w twojej talii. Niezależnie od granej klasy będziesz mieć w talii pełno tkaczy sieci. A, widzę, będzie interesująco. Tkacz sieci jest to stwór 1/1 hunterowy, który po śmierci daje ci losową bestię. Może być ciekawie. Przypuszczam, że po raz kolejny będę musiał złożyć sobie talię, na co jak zwykle nie jestem przygotowany, ale dobra. Lecimy. Z kim tkacze sieci by się dobrze zgrywali? Teoretycznie z łowcą, ale nie chciałbym łowcą grać, bo to by było zbyt oczywiste. Ostatnio graliśmy magiem. Może kapłanem sobie pogramy? Albo weźmiemy szamana. Co mi tam? Weźmiemy szamana. Aha, tu już jest wybrana talia z góry. Okej. Okay. No dobra, w sumie nie ma co się dziwić, skoro w talii jest pełno tkaczy sieci, więc... No dobra. Plus jest taki, że przynajmniej nie spotkamy Facehuntera, jako że talie są z góry dostępne. Zaraz się okaże, że 30 kart, które mam w talii, to będą same tkacze sieci, co będzie dość fajnym wyzwaniem. Aczkolwiek bardziej preferowałbym walkę z kart złożonych z 30 magowych portali, niestabilnych portali. Wtedy myślę, że taką karczemną bójkę bym wielokrotnie wykonywał, a tymczasem zobaczmy, czy faktycznie nasza talia będzie złożona tylko i wyłącznie z tkaczy sieci. Tak, naszym przeciwnikiem jest złoty Anduin Vryn. Możemy sobie przy okazji popodziwiać Anduina Vryna w wersji złotej, a tymczasem jak widzimy, tkacz sieci to nie jest jedyne, co mamy w talii. Okej, okay. Przypuszczam, że wszystkie stwory, jakie mamy, to będzie tkacz sieci. Oprócz tego będziemy dysponować standardowymi kartami naszej klasy. Dobra, tkacz sieci numer 1. Cóż za zaskoczenie, wcale się nie spodziewałem. Dobra, to my także wyskoczymy w podobny sposób, tylko że my z kolei użyjemy dwóch tkaczy sieci. Miejmy nadzieję, że nasz przeciwnik ma dość słabą talię. Jak widzimy, nasze karty superpotężne nie są. Wstrząs mrozu. No powiedzmy. Oj, tkacze sieci, plaga. No okej, na szczęście możemy się ich jakoś pozbyć, ale nie wiem, czy na pewno chcę. Zrobimy w ten sposób. Postawimy pająka. Z kolei pająka mojego przeciwnika przymrozimy. I zabijemy nasze pająki, zobaczymy, co dostaniemy w zamian. Coś dobrego poproszę, na przykład gazrillę jakąś, czy coś. Cesarska kobra i grizzly. W sumie nie jest źle. Taunt się przyda. Kobra na niszczenie dużych stworów także jest całkiem spoko. Minus jest niestety taki, że mój przeciwnik ma sporo teraz stworów w dłoni. Tkacze sieci, co za zaskoczenie. Jak widzimy, aż 3. No dobra. To zabijemy kolejnego. Może dostaniemy coś lepszego do wyboru. Kolejny grizzly. Dobra, jak tak bardzo chcę wystąpić, to niech będzie. Aczkolwiek oczekiwałbym mimo wszystko czegoś lepszego, ale widać, niestety nie. Jestem ciekaw, czy mój przeciwnik ma słowo cienia ból w talii. Oj, oj, oj. Ten wilk nie jest dobrym dla nas. Dobrą dla nas niespodzianką. Nie ma co ukrywać, trzeba się go zdecydowanie pozbyć. Zrobimy tak. Niech będzie tkacz sieci podwójny. Oprócz tego wilka się pozbędziemy, gdyż on jednak nie jest zbyt bezpiecznym stworem po stronie przeciwnika. No i niech będzie tak. Widzimy chyba faktycznie wszystkie stwory, jakie mam w talii, to będą tkacze sieci. Dlatego nie wiem, czy szaman był dobrym wyborem.
Bo jednak Flame Tongue Totem by się przydał. Tka trzeci kolejny. Czemu nie? Co dostaniemy? O, ma Exna! Ma Exna, ma Exna. Całkiem spoko. Tylko teraz może... Co my teraz mamy zrobić? No co ja mogę zrobić? Kolejnego tkacza sieci przyzwać. Zabić go czy lepiej nie? Myślę, że nie ma sensu. Po prostu przeczekamy tę turę. Ma Exna jest całkiem spoko, aczkolwiek jeżeli mój przeciwnik ma w talii słowo cienia ból, to użycie jej będzie bardzo przykre dla nas. Bo od razu ją stracimy. Naprawdę... Króla bestii dostałeś. Oj, 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 niedobrze. Żółwior szczękozgryz. Dobra, to zrobię tak i przyzwę totem. Miejmy nadzieję, że to będzie tamtujący totem, bo to mi właściwie życie by teraz uratowało. Niestety nie. Jakoś tego wilka chciałem być, jakoś tego lwa się trzeba pozbyć. No tutaj trochę z nim przyfarcił, bo dostał wilka, który dostaje atak za każdą inną bestię w momencie, kiedy ma pełno bestii na polu. Więc dość słaba niespodzianka dla nas. Malorna! No i mi sami powiedzcie, czy to jest sprawiedliwe. Chociaż Max na przeżyje, aczkolwiek nie wiem, czy mogła mu się lepsza bestia niż Malorn trafić, bo teraz on za każdym razem, kiedy zostanie zniszczony, będzie z powrotem wtasowany do talii mojego przeciwnika. Czyli tak, my dostajemy jakieś kurczaki i miski, a mój przeciwnik dostał lwa, który się buffuje, i legendara druidowego. Można i tak. O, a my dostaliśmy świnie 1 na 1. Ma to sens. Szczęście mi sprzyja, jak widzimy. Poświęci Malorna? W sumie nie ma, nic nie traci, więc... O, jeszcze... Fajnie. Najlepiej. Jeszcze tundrowy nosorożec na zakończenie, który detaunta wszystkim stworom mojego przeciwnika. Tak. Tak. Po prostu bez komentarza. Dobra, co my możemy zrobić? Mogę przyzwać świnie. Tkacza sieci, jakiegoś kuraka. Oprócz tego zniszczyć małpę, zniszczyć jego tkacza sieci. Dając życie, znowu dostanie coś dobrego, a ja znowu nic nie dostanę. Jak tak dalej pójdzie, to zaraz zginę. Bo on teraz ma nosorożca, który będzie dawał szarże wszystkiemu, co wystawi, bo jak wiadomo, każdy stwór, który mój przeciwnik ma w talii, to będzie bestia. A ja nie mam nic. O, a propos bestii. O wilku mowa. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o pierwszą walkę. Dziękuję ci, gro, że przynosisz mi tyle szczęścia. Ech, porażka. Dobra, to jako, że 100% talii składa się z pająków 1 na 1, to myślę, że wybierzemy... No dobra, niech będzie Jaina. Może będzie miała obszarowy Arcane Explosion, który zniszczy kilka pająków naraz. Aczkolwiek ta poprzednia walka to była totalna porażka. Może teraz mi szczęście będzie sprzyjać i teraz mi się jakiś fajny legendar trafi. Jakiś król Kruszor, czy też... Gazrilla. Chociaż Malorne też może być. Jak widać, był bardzo efektywny. Dobra, tymczasem mamy Jaina kontra Jaina. Myślę, że mój przeciwnik miał po prostu dużo szczęścia, miał złotego bohatera. Moja magia rozerwie cię na strzępy. O, nie bądź taka przerażająca. To bierz dwie karty. Zazwyczaj, zapewne, to będą dwa tkacze sieci, więc... Tak. Dobra, zaczynamy. Co szczerze mówiąc, nie powiem, że było komfortową sytuacją. Bo teraz mój przeciwnik może dwóch tkaczy sieci wystawić. No ale niech będzie, może na dłuższą metę to nam się opłaci. Oczywiście tkacz sieci razy dwa. Bo czemu nie? To my myślę zrobimy podobnie. Chociaż sobie mogłem najpierw zniszczyć mojego przeciwnika, żeby zobaczyć, jaką bestię dostanę.
Głodny krab. Jak widzimy, znowu dostajemy silnego stwora na dzień dobry. Kraba 1 na 2, który się nie bawnie, bo żadnego Murloka podczas tej walki raczej nie spotkamy. Czyli taki stwór w sumie do niszczenia tkaczy sieci mojego przeciwnika. Co tym razem? Wygłodniały sęp. No, sam nie wiem, czy to jest praktyczne na tą walkę, no ale powiedzmy, niech będzie. Tkacz sieci, czyli super niespodzianka. O, kolejna Maexna. Coś te pająki dzisiaj mnie prześladują bardziej niż twórcy tego eventu tygodniowego przewidzieli. Dobra, super silne stwory po mojej stronie. Jestem ciekaw, co mój przeciwnik dostał z tkaczy sieci. Pewno zaraz znowu z jakimś legendarem wyskoczy, bo jak widzimy, tak jak już powiedziałem chyba dzisiaj 20 razy, szczęście z tkacza sieci dostał tkacza sieci. Tkaczo sieciocepcja. A ja dostałem z kolei bestię, którą mnie mój poprzedni przeciwnik także uraczył. Dobra, to robimy tak. Dobierzemy sobie trzy karty. Bo w sumie tutaj dużego wyboru nie mam. Oczywiście postawimy tkacza sieci, a to zaskoczenie. I znowu źle zrobiłem, bo najpierw powinienem mojego tkacza sieci zabić, a potem dopiero dobrać karty. Ale jak widzimy, dostaliśmy kolejną bestię. Teraz by mi się jeszcze nosorożec przydał, który tym bestiom dałby szarże. Zaraz będę miał całą rękę legendarnych kart, jak tak dalej pójdzie. O, wściekły kurczak. Nie. O nie, drugi wściekły kurczak. Naprawdę. Ktoś tu, widzę, ma dużo szczęścia. Więcej ode mnie. Dobra, wściekły kurczak, giniesz. O, tkacz sieci z tkacza sieci. Widać się nam także dziwne rzeczy się przytrafiają. Dobra, przyzwę sępa. Chociaż w sumie nie wiem, czy to jest dobry pomysł, bo w momencie, kiedy mam tyle kart w dłoni, ja jeszcze sobie dobiorę nim, jak dobrze pójdzie, kilka kolejnych kart. Tymczasem, jak widzimy, nasz przeciwnik ma przerażającego, wściekłego kurczaka. Będzie narosł. W sumie wściekły kurczak plus ognisty pocisk, rosół idealny. Dobra, wściekły kurczak przeżył, z kolei nasz sęp zginął. Przypuszczam, że to może być wyparowanie, które także w mojej talii się pokazało, dlatego też robimy taki mały spam tkaczami sieci. Gdyż akurat oni z Vaporize'a mogą dostać, to nie będzie dla mnie wielka tragedia. Jak to w ogóle wygląda? Kojarzy mi się to bardzo z wyzwaniem klasowym łowcy w Naxxramas, bo tam właśnie jego talia składała się z 30 tkaczy sieci. Aczkolwiek wtedy chyba miałem więcej szczęścia, jeżeli chodzi o stwory, które z tych tkaczy sieci dostawałem. Dobra, trzy z nich giną. Dostaliśmy wilka, dostaliśmy... O, Malorn, siema. I wściekły tygrys. No dobra. I kolejna Maexna. Coś się mnie te Maexny trzymają. Dobra, to zrobimy tak. Przyzwiemy tkacza sieci. Przyzwiemy... dobra, niech będzie tygrys. Jak tygrysa stracę w Vaporize, to tragedii nie będzie. Aczkolwiek wydaje mi się, jestem nawet prawie pewny, że to jednak Vaporize będzie. Kolejny sekret. Dobra, robimy test naukowy. Jak to... A jednak nie Vaporize. Okej. Okay. To może duplikacja? Tak, to była duplikacja. Proszę bardzo, tkacz sieci. Tymczasem sępa zabijemy. Wystawimy sobie Malorna. Niech mój przeciwnik się martwi. Jak widzimy, teraz role się odwróciły po poprzedniej walce i teraz to ja mam więcej szczęścia niż on. Teraz jestem ciekaw, czy to jest kontrzaklęcie, czy to jest Ice Block. Bo to jest zdecydowanie któraś z tych dwóch kart. Czyżby miał kulę ognia i dlatego zjechał tego stwora do 6 punktów życia? Zaraz się okaże. Tak, zgadza się. Aczkolwiek Malorn wraca do talii, więc być może jeszcze go zobaczymy w tej walce. A tymczasem mam dwie Maexny. Jeżeli mój przeciwnik wystawi coś dużego, to zawsze będzie czym to zabić. Więc jak widzimy, tragedii jako takiej nie ma. Dobra, wystawiamy Maexnę. Tego pieska jednak nie zamrozimy, czyli już wiemy, co to był za sekret. Okej. Okay. No i bijemy mojego przeciwnika przez twarz.
Nie, no myślę, że tutaj mamy dużo lepszą sytuację od Jane'y po drugiej stronie stołu, dlatego że jak widzimy tutaj z kolei nasz przeciwnik miał dużo pecha w stworach, a nie my. Dlatego też to wyzwanie, właściwie ta karczemna bójka może być dość frustrująca, bo tak naprawdę wszystko zależy od tego, ile mamy szczęścia. A jak widzimy w tym przypadku, to szczęście bardziej sprzyja mi. Kolejne tkacze sieci dołączają do walki. Co tym razem? Może kolejny legendar? Pierdzący. Znowu chciałem powiedzieć pierdzący kodo. Pędzący kodo. No dobra. To ja zrobię tak. Zabijemy tkacza sieci numer 1, tkacza sieci numer 2. Świnia z jednym punktem życia. Brawo. Dobra, postawię Vaporize'a i myślę, że przyzwę sobie kolejną Maxnę. A co mi tam? A niech będzie świnia na do widzenia. Zawsze to jeden punkt więcej obrażeń w mojego przeciwnika. Dobra, mamy pająki po swojej stronie. I to nie małe pająki 1 na 1, a wielkie, potężne, zabójcze Maxny. A oprócz tego broni nas Vaporize, więc myślę, źle nie będzie. Jak wystawić coś małego... O! Okej. Okay. Nie, to nie było kontrzaklęcie. Test ci się nie udał. Co tym razem? Pewno coś małego wystaje, będzie się bał, że to duplikacja, skoro nie kontrzaklęcie, a tu niespodzianka, bo tak talia ma także Vaporize'a, czyli wyparowanie. Po polsku mówmy, jesteśmy w polskim kanale. Oho, nosorożec. I bardzo dobrze, że to jest nosorożec, bo... Do widzenia. Było miło, ale nie. Nosorożca na szczęście mamy jak się pozbyć, więc... Nie jest źle, tymczasem Malorne wrócił, ale nie będę go póki co używał, za to zrobimy tak. Teraz przypuszczam, że wilka zabije za pomocą swojego pieska, ale to jest w sumie to, na co liczę, bo jednak nie chciałbym oberwać do 4 w twarz, jednak wolę, żeby ten piesek uderzył mojego wilka. Czyli niech się psy między sobą gryzą. Ojojoj, nie jest dobrze. Nie jest dobrze. Oberwie nam się. Oberwie nam się to mocno. Dobra. Kruszor ginie. Kruszor ginie, bo Kruszor jest niebezpieczny. Ty też giniesz. Pająk też ginie. Oprócz tego wystawiamy po raz kolejny Malorna. Modlimy się o to, żeby mojemu przeciwnikowi drugi kruszor się nie trafił, bo jak mu się trafi, to mamy przesrane. A jak się nie trafi, no to myślę, że w kolejnej turze nawet może nam się uda wygrać. O ile jakiegoś dużego taunta nie postawi. Jest jakaś bestia duży taunter? O! No to ogniste działo ci za dużo nie dało. Myślę, że ten pocisk ognia też cię tutaj nie uratuje. I wygląda na to, że... Czekajcie, nie mu zostanie punktów życia. Dwa punkty życia mu zostaną. Chyba, że dostaniemy Kruszora. Kolejny Malorn. No dobra. Dobra, jedyny sposób, w jaki możemy tą walkę przegrać, to taki, że mojemu przeciwnikowi się teraz trafił Kruszor kolejny. Jest jeszcze jakaś inna bestia, której może teraz zabić? Chyba nie. Dlatego też... Chyba, że ma nosorożca plus jakąś bestię, która bije za 5 albo więcej. Dlatego też trzymajmy kciuki. Oj, to nie jest bezpieczna sytuacja dla nas. To też nie jest bezpieczna sytuacja dla nas. Teraz czy będzie chciał go zabić, czy będzie chciał nim atakować nas przez twarz? Dobra, co dostał? No i giniemy. Bez komentarza. Do 3 razy sztuka. A, ale widzimy, wbiłem przy okazji questa za wystawienie miliona pająków. Dobra, do 3 razy sztuka się mówi. Żeby było różnorodnie, to teraz powiedzmy, wybierzemy sobie... A niech będzie kapłan.
Aczkolwiek ta druga walka to była trochę. Było trochę przykre zakończenie dla nas. Ale cóż poradzić. Już zacząłem mówić, że teraz mi szczęście sprzyja, a widać jak się walka skończyła. Dobra, gramy jeszcze raz. Zobaczymy, co teraz z tego wyniknie. Jak widać, mocne stwory z tkaczy sieci także mnie nie uratowały. Ile już w ogóle to nagrywam? Już ponad 20 minut. Prawie 20 minut. Warto było trochę tego nie przedłużać za bardzo. Dobra, tym razem trafiła nam się Jaina. Dostajemy dodatkową kartę, co jest w sumie... Och, cóż za ręka początkowa. Pięknie. Jestem tak bardzo hunterowym kapłanem. Może teraz nam się uda wygrać? Tak, człowiek nie nagrywa kilka dni, już z formy wychodzi. Tkacz sieci, czyli całkowite zaskoczenie ze strony mojego przeciwnika. O, piąty! Dobra, to my zrobimy oczywiście tak. I czekajmy, co się stanie dalej. Prawdopodobnie oba moje tkacze sieci zginą, ale... Co mi tam? Nie ma tragedii. Co dostałem? Coś dobrego? Serio? Naprawdę? Ojojoj. O, światło naru. To jest całkiem spoko. Ale znowu źle zrobiłem, bo najpierw powinienem tylko czasie ci zniszczyć. O, król bestii. To jest całkiem spoko. Jeżeli jakimś cudem uda mi się wystawić sporo tkaczy sieci, a potem tego lwa, to może nawet ta karta mi wygrać grę. Dobra, co tym razem dostałem? Krokoliszek. Dobra, niech będzie. Jak widzimy, podobną kartę dostał mój przeciwnik. Dobra, to zrobimy tak. Zabijemy tkacza sieci. Co dostałem? Hiena. No dobra, to wystawiam tutaj dużego wyboru, nie ma akurat w tej talii. Ciężko to w ogóle talią nazwać. Tutaj rzadko kiedy mamy jakikolwiek wybór i po prostu wystawiamy to, co możemy. O, kolejny krokoliszek. No okej. I harpia. Serio. Bardzo przydatna karta, na pewno mi się przyda. Dobra, to zrobimy tak. Zniszczymy raptora, przez co buffniemy moją hienę. Oprócz tego zrobimy tak. Wystawimy tkaczy sieci. Niech będą dwa, bo ta karta to mi się raczej nie przyda. I zobaczymy, co się stanie. Proszę, mniej pecha z kartami. Niech moja hiena przeżyje tą turę. Frostbolt? Oczywiście. Ach. Życie jest takie niesprawiedliwe. I co my teraz możemy zrobić? Mogę zrobić tak. Wystawić króla bestii, ale co mi to da w momencie, kiedy nie mam żadnych stworów na polu? Dlatego też myślę, że zrobimy po prostu w ten sposób. Super, smoczy jastrząb, który pewno zginie od pocisku ognia albo od jakiegokolwiek pierdnięcia. Plus kobra, która też może bardzo łatwo zginąć, i tkacz sieci 1 na 1. A mój przeciwnik przy okazji dobiera dwie karty. No come on, dajcie mi coś dobrego. Dobra, kobra ginie od tego krokodyla. To już raczej jest pewne. Do widzenia. No i co? No oczywiście. O, wyciszająca sowa. Nie wiem, czy mi się do czegoś przyda, może tak. Dobra, wystawiamy lwa. Co prawda dostanie tylko jeden punkt ataku, ale nie wiem, czy w ogóle będzie jeszcze okazja, żeby mu dać jakikolwiek punkt ataku, więc... Jeden zawsze lepszy od zera. Kolejny tkacz sieci. Jeszcze jeden. Holinowa by mi się przydała. W sumie nie wiem, czy mam w tej talii, pewno nie. Ale by mi się mimo wszystko przydała. Kurde, dajcie mi coś lepszego. Serio.
No! Okej. Okay. Więcej tkaczy sieci. Tkaczy sieci nigdy za mało. Oj, oj, oj. Dobra, ile ty masz kart w dłoni w ogóle? 7. Dobra, zrobimy tak. Ciebie zabiję. Przyzwę sobie tą gościówę z naru. Niech będzie tkacz sieci, to bierzemy sobie przy okazji kartę. Oczywiście kolejnego tkacza sieci, a jego zabijemy. Co teraz dostałem? O, Gazrilla! Na tą walkę wybór idealny. Tylko że znając życie, pewno od razu dostanie jakąś kulę ognia czy inne cholerstwo i tyle z mojej Gazrilli będzie. Dobra, mój przeciwnik ma 10 kart w dłoni, więc warto było, żeby się czegoś pozbył. O! Papuga kapitana! I wściekły kurczak! Spoko, jak widzi mnie, tylko ja mam pecha. Bardzo dobrze. Dobra, w kolejnej turze mogę przyzwać Gazrill. Ale mi naspamował tymi tkaczami sieci teraz. Giniesz. Dobra, chciałem teraz użyć Gazrilli, ale myślę, że jednak... Chociaż może... Nie, no powstrzymam się jednak i zrobimy inaczej. Podleczymy... Najpierw to w ogóle zobaczymy, co nam się trafi. Słowo mocy tarcza, okej. Okay. Słowo mocy tarcza użyję na moim lwie. Którego podleczę, żeby bufnąć moją kapłankę. Kapłanka teraz zniszczy jego kobrę. Czyli kobra mnie będzie zagrażać. Oprócz tego możemy sobie podobierać kolejne karty. 1. 2. O, akurat to też się może przydać, ale zrobimy... Dobra! Już, spokojnie. Wściekły kurczak niech ginie. Wściekły kurczak jest super niebezpieczny. No i kolejna Maexna. Tak jak widzimy, ta Maexna się mi dzisiaj trzyma. I postać cienia. Czy to mi się przyda? Żebym zamiast leczyć zadawał obrażeń. O! Król Kruszor. Aha. Aha. Trzeba się go pozbyć. Zdecydowanie. Na szczęście mam jak, więc nie ma tragedii. O, bomba światła, całkiem spoko. Tylko że jednak króla Kruszora się pozbędziemy w trochę inny sposób. 2, 4, 6. Trochę mam za dużo kart w dłoni. Dobra, przyzywam Gazrillę. Król Kruszor obrywa jeszcze raz. 2, 4, 6, 8, 9. Nadal mam za dużo kart. Dobra, to uderzymy go pociskiem światła, zabijemy kolejnego. Król Mukla, nie no, król Mukla używać nie będę, bo to chyba nie jest zbyt bezpieczne. Dobra, i kończymy walkę. Gazrilla bardzo dobrze się będzie zgrywać z pająkami mojego przeciwnika. O, bestia, siema. Teraz właśnie bomba światła stała się atrakcyjną kartą do użycia. Dobra, to zrobimy tak. Użyję bomby światła. Tego to nie mam co używać, bo na pewno dostanę tkacza sieci, więc w ogóle nie wiem, po co mi taką kartę dali do talii. Ale dobra, używam bomby światła. Gazrilla się buffuje do 12 punktów ataku. I teraz tak, podleczymy ją, żeby mi nie zginęła, chociaż pewno i tak zginie. I oprócz tego przyzwiemy krokoliszka. A mój przeciwnik obrywa za 12. Teraz niestety moja Gazrilla jest podatna na kulę ognia, którą pewno dostanie. Znając życie. No ale trudno. Dobra, może to być Vaporize, więc nie czuję się zbyt pewnie atakując Gazrillą mojego przeciwnika w tym momencie. No ale obawiam się, że mogę nie mieć wyboru. Sprawdźmy, może to będzie duplikacja? A może to będzie Counterspell? Nie, no to musi być Vaporize. To niedobrze. Dobra, to ciebie zabiję. Ciebie podleczę.
Oprócz tego w sumie przyzwę dwie sowy. I wściekłego kurczaka. W sumie wszystko jak leci. Dobra, mój przeciwnik ma 7 punktów życia. Jeżeli Gazrilla tą turę przeżyje, w co szczerze mówiąc wątpię, to wygramy. Jak nie dobierze kuli ognia, to może nawet nam się uda wygrać. Gorzej będzie, jeżeli tą kulę ognia jednak dostanie. No co tam? W kolejnej turze mogę kogoś podleczyć, zamienić się w postać cienia. Oj. Niemiło z jego strony. No bo jak widzimy, niestety Gazrilla ginie. Szkoda, ma 96 ataku. 384. Dobra, to zrobimy tak. Tundrowy nosorożec. Oprócz tego przyzwiemy tkacza sieci. Sprawdźmy, czy to faktycznie będzie Vaporize. Zgadza się. Wilk. Dobra, niech będzie. Niech będzie wilk plus mukla. No i w ten sposób zakończymy walkę z przeciwnikiem. Aczkolwiek powiem, że znowu nie było prosto. Coś dzisiaj nie mam szczęścia. No ale dobra, udało nam się wygrać. Zdobyliśmy tradycyjny pakiet kart. Jeszcze tylko na zakończenie, z pół godziny mi wyjdzie tego nagrania. Jeszcze tylko na zakończenie zobaczymy, co w owym pakiecie mi się trafiło. Może dać jakiś legendar, skoro tyle legendarów dzisiaj mi do ręki wpadało. No niestety, tak dobrze aż nie ma. O, super ognik, najlepsza karta ever. Nic nowego. No dobra, dzisiaj to było tyle. Jeżeli chodzi o tę karczemną bójkę, to już by było wszystko. W kolejnym odcinku może się spotkamy na jakiejś arenie, a może nie, jeszcze w sumie sam nie wiem. Dlatego też dzięki wszystkim za oglądanie, zapraszam na kolejne odcinki, nie tylko z Hearthstone'a. Trzymajcie się, do usłyszenia następnym razem. Cześć!